W związku ze startem projektu Bohateron, którego partnerem jest Lotto, dziś w naszym studiu mam przyjemność gościć Agnieszkę Łesiuk, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego, a także Magdalenę Różdżkę i Macieja Zakościelnego, aktorów, ambasadorów projektu Bohateron. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. I na wstępie sprecyzujmy, Bohateron wystartował 3 lipca pełną parą, ale powstał na bazie wcześniejszych doświadczeń. W zasadzie jak zrodził się pomysł? Bohater On, włącz historię, nasza kampania z zakresu edukacji historycznej jest kontynuacją kartki dla powstańca. Akcję zorganizowaliśmy 2 lata temu z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Maluchy w szpitalach wykonały własnoręcznie ponad 3,5 tysiąca kartek, które dzięki uprzejmości Muzeum Powstania Warszawskiego trafiły do powstańców. Powstańcy wzruszeni przepięknymi kartkami wysyłali do nas listy, rozdzwoniły się również telefony, szukali nadawców. Dzięki pracy muzeum, nauczycieli ze szkół przyszpitalnych udało nam się połączyć adresatów z nadawcami. I tak na naszych oczach wytworzył się przepiękny dialog. Wszyscy, którym opowiadaliśmy o naszej akcji, pytali, czy również mogą taką kartkę do powstańca wysłać. I tak zrodził się Bohateron. Chcemy każdemu umożliwić wysłanie takiej kartki ze słowami prosto z serca, które przekażemy powstańcom. Tak, Bohateron, nazwa bardzo intrygująca. Właściwie co ona oznacza? Bohater On, zapożyczone z języka angielskiego, czyli dosłownie włączamy bohatera, włączamy historię. I naszym celem jest włączanie do pamięci bohaterów. Włączamy historię, ale także włączamy fantastycznych ambasadorów. Magda, Maciek, macie mnóstwo propozycji, ale zdecydowaliście się zaangażować w ten projekt. Jaka była wasza motywacja? Włączyliśmy się momentalnie, muszę powiedzieć. Jak usłyszeliśmy o tym pomyśle, mnie to bardzo, ale to bardzo wzruszyło. I pomyślałam sobie, że jeżeli nawet będzie tak, że dzięki naszej akcji ktoś tak po prostu dostanie kartkę, może nie wszyscy nawet, ale kilka osób i uśmiechną się, to myślę, że to będzie wielkie naprawdę. I jeżeli pokażemy, że nie myślimy o powstańcach tylko w dniu wybuchu powstania, ale przez całe 60 kilka dni, bo akcja trwa od 3 sierpnia, tak? Od 63 dni. Od 3 sierpnia. Tak. I przez cały ten czas możemy wysyłać kartki. To będzie to naprawdę piękne. Maciek, a jak ty zareagowałeś na propozycję? Dobrze, że Magda przede mną właśnie udzieliła wypowiedzi, dlatego że to Magda mnie właściwie nie namówiła, ale powiedziała o tym projekcie, żebym się pochylił nad tym projektem. I jak właściwie nie musiałem nawet czytać tego, co miałem na mailu, bo słowa Magdy mnie włączyłem właśnie empatię i uruchomiło mnie to natychmiast. I tak jak Magda mówi, ja również się wzruszyłem, bo pomyślałem sobie, że to jest coś pięknego. Znaczy taka sama myśl o drugim człowieku, że można mu zrobić taką wielką przyjemność. I rzeczywiście miejsc dla i miejsc i pamięci o ludziach w tym wieku, w którym są nasi właśnie bohaterowie, jest niewiele i myślę, że każda taka kampania i we mnie, i myślę, że w Państwu też wzbudzi jakiś taki, no tak po prostu się uruchomicie i włączycie ten. Włączycie się do tej akcji. Włączamy historię, ty powiedziałeś także, włączamy empatię, a Agnieszko, jakie są wasze główne cele i założenia tego projektu? Kto jest waszym odbiorcą takim głównym? Głównym celem naszego projektu jest uhonorowanie oraz upamiętnienie powstańców warszawskich, którzy są wśród nas. Mamy ich ponad 2000 i chcemy pokazać im tymi symbolicznymi pocztówkami, że pamiętamy. Tak, ale pewnie waszym także zamiarem jest edukacja młodzieży w zakresie właśnie wiedzy o powstaniu. Powiedz mi, jaki jest odbiór młodzieży, jeśli chodzi o ten projekt, ale także jak reagują powstańcy, którzy otrzymują pocztówki. Czy już masz jakieś takie wiadomości od nich? Tak, nasz projekt trwa od 2 lat. Wiemy, że reakcje powstańców są bardzo emocjonalne. Wiemy, że powstańcy odpisują dzieciom, korespondują ze sobą. Są to naprawdę wzruszające listy, wzruszające historie. Wspomniałeś również o edukacji. Rzeczywiście jednym z elementów Bohateronu są warsztaty w szkołach. Od połowy września razem z naszym zespołem wolontariuszy ruszymy w podróż po Polsce. Odwiedzimy 16 szkół ponadpodstawowych. No właśnie, mówiłaś o tych kartkach. Zobaczmy, jak te kartki wyglądają. I od razu, Agnieszko, proszę Ciebie, opowiedz mi, ponieważ tutaj akurat w sukurs przychodzą punkty Lotto, jeśli chodzi o wysłanie takiej pocztówki. Tak, nasza bezpłatna kartka dla powstańca dostępna jest u naszych partnerów. Właśnie w wybranych punktach Lotto można taką kartkę otrzymać, ale nie tylko, również w wybranych placówkach Poczty Polskiej, Muzeum Powstania Warszawskiego. Taka kartka jest dostępna w pociągach Pendolino oraz podczas eventów Lata z Radiem. Taką kartkę będzie można bezpłatnie otrzymać oraz bezpłatnie pozostawić wolontariuszom.
I teraz wracamy do naszych przesympatycznych aktorów. Czas honoru. Myślę, że oczywiście jesteście znani nie tylko z tego serialu, ale akurat tutaj mamy ten temat. Postać Wandy, postać Bronka. Czy mieliście okazję w trakcie przygotowania roli spotkać się z powstańcami? Oglądałeś serial, czy po prostu się przygotowałeś tak dobrze do tego, że ja bardzo lubię seriale historyczne i w ogóle lubię wasze postaci. Bardzo mi się podobacie w tym serialu. A teraz chciałbym właśnie troszeczkę do tego warsztatu waszego się dobrać, a więc otwieramy te drzwi, gdzie pracujecie nad rolą, no i czy jest tam spotkanie Magdaleny Różki i Macieja Zakościelnego z powstańcami i jeśli ono się odbyło, jakie są wasze doświadczenia? Myśmy zaczęli zdjęcia 6 lat temu, przepraszam. 2008 rok. Bardzo dawno temu. I wtedy nie mieliśmy takiej szansy, żeby poznać ich, ale już się umawiamy tutaj na odwiedziny, więc mam nadzieję, że teraz będziemy... Ja ci przypomnę, tylko mieliśmy jedną taką szansę, jak był ten koncert, gdzie dziewczęta, gdzie są chłopcy z tamtych lat i śpiewaliśmy dla nich aktorzy czasu honoru. Mieliśmy okazję ich spotkać, oczywiście zamienić więcej lub mniej, wymienić się z nimi zdań, natomiast to było coś takiego fantastycznego, że my ich też, tych takich najbardziej znanych powstańców, którzy gdzieś tam się udzielali. I to było fajne dla nas i myślę, że te rozmowy również, ale tak jak Magda mówi, jakby takiego kontaktu, że my utrzymujemy kontakt z powstańcami, to nie mamy, ale też ze względu na szacunek, jaki darzymy, że jakby to jest ich życie i też nie chcemy być namolni, też nie chcemy być cały czas szukać, pukać i dzwonić, żeby nam opowiadali, ale mieliśmy jakieś tam kontakty. Mhm. Nie przyszło nam to do głowy. Ja myślę, że teraz właśnie dowiadujemy się, że to dla nich jest tak ważne. Dokładnie. Że myślę, że się ucieszą, jak ich odwiedzimy, prawda? Zazwyczaj nie mamy tego szczęścia, aby spotkać się z tak fantastycznymi ludźmi na co dzień. Wy mieliście to szczęście podczas przygotowań do waszej roli. Czy to coś zmieniło w waszym życiu? Postrzeganie samego powstania, czy też po prostu może coś się otworzyło w waszych umysłach, że jednak tak wspaniali ludzie, którzy kiedyś walczyli... Znaczy ja myślę, że my to swoją drogą, ale spotykam wiele osób, młodych osób, które... Za każdym razem, kiedy pojawia się ten temat, czy sami go zaczynają, to mówią, jak bardzo w ich wzrosło poczucie właśnie patriotyzmu i poczucie chęci nauczenia się, czytania, dowiedzenia się o tych czasach. To jest chyba największą taką pozytywnym oddźwiękiem tego serialu. No przyznam się, że zazdroszczę wam tych przygotowań, tych spotkań, ale wróćmy jeszcze do samej idei Bohateronu. Agnieszka, to także pomysł, aby stworzyć internetowy leksykon powstańców. Opowiesz nam troszeczkę o samym zamyśle? Tak, obok kartki dla powstańca oraz warsztatów w szkołach przygotowaliśmy portal bohateron.pl. Dzięki uprzejmości Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziliśmy ponad 500 zdjęć oraz krótkich biogramów powstańców. Więc jeśli ktoś zechce zaadresować kartkę do wybranego powstańca, ma taką okazję. To jeszcze takie przedostatnie pytanie, Magda, Maciej. Dlaczego warto zaangażować się w ten projekt? Przekonajcie naszych widzów, że warto wygooglować, czym jest Bohateron, warto się w to zaangażować, warto na przykład dowiedzieć punkt lotto, wysłać pocztówkę. Co jest takiego, co powinno zmotywować nas do tego, aby zainteresować się samym projektem? No i oczywiście włączyć się do niego. Myślę, że to jest cudowny projekt i jeżeli ktoś nie zapamiętał wszystkiego, co tutaj dzisiaj powiedzieliśmy, to jeszcze raz odsyłamy na stronę www.bohateron.pl, gdzie wszystko jest opisane i to jest kilka kroków dosłownie bardzo łatwych, które można wykonać. Na kartce dużo już jest napisane, jest adres, wystarczy przykleić znaczek na stronie zobaczyć, można do konkretnej osoby napisać imię i nazwisko, napisać kilka ciepłych słów. Jeżeli chcemy dostać odpowiedź, marzymy o tym, to możemy napisać z nadzieją taką swój adres. I no cóż, myślę, że komuś zrobi się ciepło na sercu. Ja komukolwiek opowiadam o tym, to wszyscy mnie proszą już o te kartki i mówią, że będą wysyłać, więc jestem w niebo wzięta. Ważne jest również, że taką kartkę można wysłać online. I jej tradycyjna forma, wydrukowana kartka, trafi do powstańców. Warto też powiedzieć, że nakręciliśmy spot. Spot, który będzie taką zapowiedzią i będzie reklamował tą akcję. I wzięli w nim udział aktorzy czasu honoru. Nie wszyscy, ale Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Jakub Wesołowski, Magda, ja. I myślę, że jeżeli nas
oto ta tutaj młoda dama przekonała tak bardzo łatwo, to myślę, że Państwo też dacie się przekonać. Magdo, Maćku, Agnieszko, bardzo Wam dziękuję za ten apel i za tą rekomendację. Myślę, że nie warto być offline, warto włączyć historię i zaangażować się w projekt Bohateron. Ja bardzo dziękuję. Moimi gośćmi była Magdalena Ruszka, Agnieszka Łęsiuk oraz Maciej Zakościelny. Bardzo dziękuję Wam za bardzo sympatyczną rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy.